Debata jedynki. A jej gospodarzem jest dzisiaj Krzysztof Grzesiowski. Jaki będzie ciąg dalszy scenariusza opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię? Jak parlament i rząd brytyjski zrealizują wolę obywateli wyrażoną w referendum w roku 2016? Przypomnijmy, wczoraj Izba Gmin zdecydowanie odrzuciła umowę z Brukselą, którą w listopadzie ubiegłego roku wynegocjowała premier Theresa May. Rekordowa porażka rządu spowodowała automatycznie wniosek o wotum nieufności dla pani premier złożony przez lidera opozycji. Nad tym wnioskiem głosowanie dziś wieczorem i o ile, co ciekawe, eksperci byli przekonani o odrzuceniu umowy, o tyle twierdzą, że Theresa May pozostanie na stanowisku. Tymczasem dzień 29 marca zbliża się nieuchronnie, a tego dnia Brytania ma opuścić wspólnotę. Ale na jakich zasadach, a może bez żadnych? No i niech to będzie tematem dzisiejszej debaty jedynki, której gośćmi są dr Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. I dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, panie Dobry doktorze. Dobry wieczór. Ale jeśli panowie pozwolą, przenieśmy się na kilka minut do Londynu. Na miejscu jest nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Adam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytanie związane z tym, co wydarzy się dziś wieczorem w Izbie Gmin, czyli z głosowaniem nad wotum nieufności dla pani premier. Tak jak wspomniałem, o ile eksperci mówili, że umowa zostanie odrzucona, tak mówią, że pani premier na stanowisku pozostanie. Czy masz takie wrażenie, że tak będzie? Wszystko na to wydaje się wskazywać. Być może chodzi o to po prostu, że lider opozycji chciał mieć parę godzin dla siebie w świetle reflektorów. Chciał, żeby do takiego politycznego dramatu tutaj trochę doszło. Trwa właśnie debata nad tym wnioskiem. Jeremy Corbyn wyszedł na mównicę i powiedział tak. Każdy inny premier po takiej porażce podałby się do dymisji. Nie chodzi tu tylko o skalę, która rzeczywiście jest bez precedensu, no ale o to, że rzeczywiście o tę materię konstytucyjną, nad którą jak widać rząd Theresy May nie ma kontroli i rzeczywiście trudno odmówić Jeremy'emu Corbynowi racji. On tutaj powołuje się na wielowiekową tradycję brytyjskiego parlamentaryzmu. Mówił w pewnym momencie tak jak konserwatysta. My tu na Wyspach mamy taką tradycję. Dlaczego premier jeszcze jest na stanowisku? A premier z kolei odpowiadała, dobrze, parlament powiedział nam czego nie chce, ale jakoś nie da się z niego wydusić właściwie za jakim scenariuszem by się opowiadał. Powodem jest oczywiście to, że jest podzielony na frakcje i frakcyjki, które nie są w stanie mówić jednym głosem. Theresa May dodawała do tego, wybory zwiększyłyby tylko chaos. I tu znowu też pewnie nie można temu odmówić słuszności, bo wybory prawdopodobnie zakończyłyby się dosyć podobnym wynikiem, jakimś nieznacznym zwycięstwem konserwatystów, albo, to chyba wersja mniej prawdopodobna, nieznacznym zwycięstwem lewicy. Tak więc po obu stronach ludzie wypowiadają rzeczy, z którymi trudno się nie zgodzić. No a ten impas, to zakleszczenie trwa. Czy tego wieczora premier May pozostanie na stanowisku? Wygląda na to, że tak. Powody są dwa. Po pierwsze, poparcie dla niej już zadeklarował północnoirlandzki koalicjant DUP. To partia głęboko prawicowa. Na liście jej koszmarów jest z całą pewnością Brexit, który przynajmniej teoretycznie pozwalałby na wyłuskanie Irlandii Północnej z reszty Królestwa poprzez stworzenie gdzieś tam granicy przebiegającej przez to terytorium, ale na liście koszmarów dla tej partii jest również rząd lewicowy z Jeremym Corbynem na czele. No i w tym konkretnym momencie ten koszmar korbinowski jest bardziej przerażający dla DUP. No i oprócz tego powiedzmy jeszcze, że ta frakcja buntowników w partii konserwatywnej, a przecież niemal ponad 1/3 posłów Theresy May zbuntowała się przeciwko niej wczoraj, dziś mówi, my popieramy premier. Bo to co innego buntować się nawet w tak istotnej kwestii jak Brexit, a zupełnie innej wagi kwestią jest podkopać własny rząd i zagłosować za tym, żeby usunąć własną premierę ze stanowiska. No to jeszcze jedna kwestia, Adam, jeśli pozwoli. Rzeczywiście prasa brytyjska pełna jest komentarzy po tym, co wydarzyło się wczoraj w Izbie Gmin, po tej porażce w sprawie umowy wynegocjowanej z Brukselą. Czy to się komu czy podoba, czy też nie. Prasa opiniotwórcza przez Brytyjczyków jest na pewno mniej czytana. Chętnie sięgają po tabloidy. Między innymi The Sun opublikował taki rysunek, tak? Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać. Pani premier jest przedstawiona jako wymarły ptak Dodo.
i podtytuł brzmi: Umowa May w sprawie Brexitu martwa jak dodo, jak ptak dodo. O tym, że ta umowa jest martwa, słychać tutaj zewsząd, czy to ze strony lewicy, czy to ze strony proeuropejskich konserwatystów, czy też ze strony antyeuropejskich konserwatystów. To zresztą cały problem Theresy May. Theresa May mówi: będę teraz rozmawiać z moją własną partią, no ale jak tu rozmawiać z tą grupą niemalże 120 posłów, skoro ona się rozpada na konserwatywnych euroentuzjastów, na konserwatywnych zwolenników Brexitu bardziej miękkiego niż ten forsowany przez premier Theresa May, na zwolenników twardszego kursu, ale jednak w oparciu o umowę, no i na zwolenników najtwardszego z twardych Brexitów, czyli bez porozumienia. Pytanie, jakim cudem Theresa May miałaby teraz zmodyfikować tę martwą umowę, tak żeby ją ożywić i żeby jednocześnie ona porwała wszystkich posłów z jej głęboko podzielonej partii. Dzisiaj to wydaje się być absolutną brexitową mission impossible. Adam Dąbrowski z Londynu. Dziękuję bardzo, Adam. Przypomnę, goście debaty, pan dr Kamil Zajączkowski, pan dr Przemysław Biskup. Panie doktorze, to mam właśnie pytanie do pana doktora biskupa. Czy jest jakikolwiek dokument obowiązujący w brytyjskim prawodawstwie dotyczący wyjścia z Unii Europejskiej? Tak. Ustawa o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 roku. Mm-hmm. I on, ten dokument nakazuje wyjście 29 marca. To nie jest dokument, to jest akt prawodawczy. Tak. Mm-hmm. Który wyznacza datę wyjścia. 29 marca 2019 roku o godzinie 23 czasu Greenwich. Niezależnie od tego, czy będzie jakaś umowa, oczywiście, czy nie będzie. Niezależnie. Czyli taka dobra sprawa, możemy dzisiejszą dyskusję zakończyć i wyjść ze studia. Nie, no, ale moim zdaniem nie. No, na razie ciągle jeszcze jest czas na negocjacje. Natomiast trzeba mieć świadomość, że brak decyzji jest w świetle tej ustawy jest również decyzją. Mhm. Pytanie do pana doktora Zajączkowskiego. W takim razie jeszcze wracając do tego wczorajszego wydarzenia, mówił o tym Adam Dąbrowski przed chwilą w rozmowie. Czy pani premier została upokorzona wczoraj? No w jakimś stopniu tak, bo ten wynik i ta liczba głosów oddanych przeciwko tej umowie no jest jedną z największych w historii. No to była to jedna największa z największych, tak, największa w historii. No do tej pory podawano datę 1924 rok. No to było 166. Natomiast tak jest, tam było 160, tam tu jest ponad 200 głosów. To na pewno jest porażka, bym powiedział, i osobista pani premier May. Dwa, to jest porażka negocjacji i też bym powiedział pewnego stylu tej negocjacji. Trzy, to jest też porażka pewnych słów, które się wypowiada wcześniej, a później się płaci w jakimś stopniu za te słowa no, cenę. No, to ona, czyli pani premier May, sama obejmując urząd premiera, no, stwierdziła, że lepszy jest twardy Brexit niż zła umowa. I tak dalej można wskazywać, ale też to jest, bym powiedział, porażka, zanim tu weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy tu z kolegą, to jest na pewno też porażka w jakimś stopniu Unii Europejskiej, ponieważ nawet i tutaj wcześniej w rozmowie z panem redaktorem w innych programach wskazywałem, że w zasadzie Unia Europejska niewiele dała, żeby no, w jakimś stopniu ułatwić pani premier May te negocjacje z bardzo rozbitą partią konserwatywną, o której tu wspominał pan redaktor, bo to są różnego rodzaju odłamy. Trzeba pamiętać, że rozbita też jest Partia Pracy, Labour Party. Przecież to, że nawet ewentualnie gdyby Corbyn wygrał to głosowanie dzisiejsze, to by w zasadzie nie rozwiązywało sprawy. Więc tutaj bym powiedział, że ta porażka dotyka nie tylko pani premier May, ale ona też dotyka i stylu negocjacji, i klasy politycznej w Wielkiej Brytanii, i na koniec oczywiście państw, które negocjowały, czyli państw Unii. Swoją drogą rząd brytyjski zawsze miał podgórkę, jeśli chodzi o głosowania związane z Unią Europejską. Tak jest. Był taki premier John Major. Był traktat unijny, prawda? Też tak. Odrzucony najpierw, potem zdaje się starało, kwestia stanęła na ostrzu noża, wotum zaufania. Między tamtymi sytuacjami, a obecną leży w krótkim okresie
koalicji, pięcioletnim okresie koalicji z liberalnymi demokratami między rokiem 2010 i 2015, który, można powiedzieć, zredefiniował zasady gry po stronie brytyjskiej. Po pierwsze, koalicja z bardzo proeuropejskimi liberalnymi demokratami spowodowała, że powstało ogromne ciśnienie na realizację takiego bardzo ważnego postulatu z 2010 z manifestu wyborczego, tak zwanej ustawy o suwerenności. I ta ustawa jest znana dzisiaj jako ustawa Unii Europejskiej z 2011 roku i ona ustanowiła referendum jako obowiązkowy mechanizm decyzyjny w Wielkiej Brytanii. To spowodowało, że w zasadzie Cameron w 2015 roku nie miał już wyjścia i musiał rozpisać to referendum, które znamy z 2016 roku, przed wyborami z 2015. Ponadto ta koalicja spowodowała uchwalenie ustawy o stałych kadencjach parlamentu i one z kolei spowodowały mechanizm, że o ile John Major mógł przy swoich problemach i wszyscy poprzedni premierzy do wczesnego Camerona włącznie, mogli wiązać wotum zaufania do rządu z takimi kontrowersyjnymi kwestiami i przepychać te kontrowersyjne kwestie, tak jak ostatecznie stało się z traktatem z Maastricht, na plecach tego wotum zaufania do rządu, pani May już tego nie może zrobić. Czyli i takie głosowanie efekcie podwójne jakby nie mogło się wczoraj wydarzyć. Na wotum zaufania nie, i na umowę. Wcześniej nie mielibyśmy podwójnego głosowania, ja tylko rozumiem. Było jedno głosowanie. A skoro pan, panie doktorze, wspomniał o Davidzie Cameronie, którego ostatnio trudno było usłyszeć i zobaczyć, wypowiedział się dzisiaj i stwierdził, że, cytuję, nie żałuje decyzji o ogłoszeniu i rozpisaniu referendum z 2006 roku. Żałuje przegrania kampanii na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii, wskazując na, uwaga, trudności i problemy, jakie kraj ma z wdrożeniem w życie wyników referendum. To może ja krótko powiem, że w pełni zgadzam się z tą opinią. Myślę, że dla osoby, która śledzi tak powiedzmy stale i dokładnie politykę brytyjską, moim zdaniem to jest naprawdę całkowicie adekwatna ocena. Kampania referendalna w 2016 roku była bardzo słaba, czy żeby wręcz nie powiedzieć kolokwialnie beznadziejna. Natomiast sam fakt rozpisania tego referendum moim zdaniem nie był błędem. Cameron się znalazł na ścieżce do tej decyzji znacznie wcześniej i moim zdaniem nie bardzo mógł się z niej wycofać już w 2015 czy 2016 roku. Znaczy on nie miał wyjścia, tu zgadzam się z kolegą, on nie miał wyjścia i musiał to referendum przeprowadzić. Natomiast tak trzeba pamiętać o tym, że wpadł w taką pułapkę polityczną, bo tym referendum chciał w jakimś stopniu załatwić kilka też spraw politycznych, również wewnątrz partii konserwatywnej. A skutek był oczywiście odwrotny i te podziały, które były przecież w partii konserwatywnej przed 2015, no dzisiaj jeszcze bardziej się uwidoczniły i jeszcze bardziej się pogłębiły. Natomiast ja bym powiedział tak, no to referendum musiało się odbyć. Teraz jest pytanie oczywiście, czy ta kampania mogła być lepsza i czy Brytyjczycy w ogóle idąc na to referendum mieli świadomość de facto za czym głosują i jakie będą tego konsekwencje. Moim zdaniem nie mieli takiej świadomości. Teraz jest pytanie, czy powtarzać drugie referendum? Ja wiem, że są podzielone opinie. Dlaczego drugie referendum i razy można ja jestem raczej sceptyczny odnośnie tego drugiego referendum i ja sądzę, nie wiem czy kolega się zgadza, że chyba w Izbie Gmin też nie ma takiej woli politycznej dzisiaj. Znaczy, na chwilę wisi nad nami ta data, 29 marca, tak, nie ma czasu na organizowanie. Nie ma czasu, ale nawet gdyby się udało to przedłużyć, bo jest przecież ten scenariusz jeden z kilku, że oczywiście Wielka Brytania występuje do Unii Europejskiej, chodzi o ten artykuł 50 i przesunięcie tej daty o 2-3 miesiące, już abstrahując wybory do Parlamentu Europejskiego, ale to też dałoby się, bo są już analizy prawne, dałoby się to jakoś obejść, no to nie jestem za bardzo zwolennikiem drugiego referendum z jednego prostego powodu. Te podziały, które dzisiaj są, które idą w poprzek jakichkolwiek znanych dotychczas, bym powiedział, podziałów struktur, to referendum by nie rozwiązało problemu. No, ja może jeszcze bym na chwilę nawiązał do tego wcześniejszego etapu rozmowy. A propos Camerona. Warto zwrócić uwagę, że Cameron w ciągu tych 5 lat przeprowadził 3 referenda.
na temat reformy systemu wyborczego w 2011 roku, referendum niepodległościowe szkockie w 2014 i w 2016 dopiero te referendum unijne i dwa z nich wygrał, więc to nie jest tak, że nie dało się tego wygrać. On po prostu zrobił, w tym wypadku zrobił naprawdę beznadziejną kampanię. To jest jedna rzecz, a część tej beznadziejności tej kampanii polegała na tym właśnie, że nie eksponowano dostatecznie mocno istoty brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chwilę obecną, to trzeba uwzględnić natomiast jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie ustawodawstwo brytyjskie wymaga na jako okres przygotowawczy do referendum 3 miesiące, 12 tygodni, a samo referendum jest rozpisywane na podstawie ustawy. To są co najmniej kolejne 3 miesiące. Czyli jeśli mówimy o przedłużeniu, żeby móc realizować ten projekt, to po pierwsze musimy wskazać, jaka większość parlamentarna, przez kogo skonstruowana, uchwali taką ustawę. A po drugie, musimy na to przeznaczyć co najmniej 6 miesięcy. To jest naprawdę optymistyczny scenariusz. Panowie mówili o tym, że Unia Europejska, mówiąc w cudzysłowie, nie za wiele zaoferowała Brytyjczykom przy okazji tej umowy, którą poznaliśmy w listopadzie. Ale może to było takie celowe działanie. To miała być taka przestroga. Może jakieś jeszcze inne państwo wpadnie na pomysł opuszczenia Unii. No to niech zobaczą, ile Brytyjczyków to kosztuje i jak ich to bardzo boli. W najkrótszym, w jednym zdaniu. Moim zdaniem, owszem, taki był plan, natomiast chyba przelicytowano. Znaczy, ja uważam, że jeżeli taki był plan Unii Europejskiej, to był zły plan, bo ten plan ani nie wzmocni Unii Europejskiej, ani nie wzmocni jej pozycji w naprawdę zmieniającym się świecie, bo to do tego trzeba też się odnieść, że dzisiaj jesteśmy w 2019, na początku tego roku, w zasadzie jesteśmy przy redefinicji całego układu międzynarodowego. O tym się mało mówi w Polsce, ale no będąc nawet kilka dni temu w New Delhi, mówi się o nowej pozycji i Indii, i Chin, i naprawdę będzie w perspektywie, jest wcześniej czy później konfrontacja amerykańsko-chińska. I w tej całej masie musi się gdzieś odnaleźć wspólnota europejska, Unia Europejska. A dzisiaj ta pozycja Europy, między innymi przez Brexit, ona wcale nie jest mocniejsza. Ja bym powiedział tak, i tu chyba też w tym studiu mówiłem, to wyjście Wielkiej Brytanii jest bezprecedensowe. To wyjście jest pierwsze w historii. Grenlandia. Tak jest, ale nie ta skala oczywiście. I sądzę, że Unia przelicytowała. Oczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli na wymiar taki instytucjonalno-prawny, to tak, trzymano się litery prawa, trzymano się typowych jakby negocjacji unijnych. Ale w pewnej sytuacji trzeba wyjść poza te ramy instytucjonalne i prawne, i nie było tej woli politycznej. I sądzę, że dzisiaj nawet po tych komentarzach najwyższych polityków unijnych mam takie wrażenie, że nie ma takiej woli politycznej, żeby jakoś pomóc premier May. A chyba jednak nie do końca, jeśli pan pozwoli, panie doktorze, jedno zdanie w związku z tym, o czym mówi pan doktor Zajączkowski. To jest dzisiejszy dzień, czyli po głosowaniu wczorajszym. Komisja Europejska, ze strony Komisji Europejskiej płyną takie sygnały, że mogłaby zgodzić się na zmianę zapisów w deklaracji politycznej, a bardziej ambitne. Co to no znaczy? To znaczy, to te wcześniejsze były mniej ambitne, no a więc to pokazuje, z jakim nastawieniem i z jakim podejściem Unia Europejska podchodziła do tych negocjacji. Ale ja jeszcze jeden komentarz do tego właśnie mojego pobytu niedawno w New Delhi, gdzie odbyła się konferencja ponad 900 osób z całego świata, gdzie dyskutowano właśnie o tym zmieniającym się świecie, i moje wrażenie, część analityków z think tanków brukselskich to rozumie. Rozumie, że ten świat już teraz się zmienia. Natomiast niestety część urzędników, czy delegacja Unii w New Delhi, czy przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych jeszcze żyją w tych jakby ramach tego świata, który był tworzony po 80. Ja bym tutaj chciał dodać dwie rzeczy tutaj w uzupełnieniu do tego, co kolega powiedział, które absolutnie się zgadzam zresztą z tym, co powiedział Kuba. Mianowicie, po pierwsze, jeśli mówimy o tych nowych ramach zmieniających się świata, to Wielka Brytania, wychodząc i
nazwijmy to w przypadku zwłaszcza niezbyt chętnego rozstania, no trwale zabiera ze sobą pewne możliwości, po angielsku to jest capabilities, których po prostu albo nikt w Unii nie ma, albo prawie nikt poza Francją. Zwłaszcza w dziedzinie tego, co się w tej chwili w najbliższym czasie będzie szczególnie liczyło, to znaczy siły takiej twardej siły typu wojskowego, ale nie tylko ściśle wojskowego, również około wojskowego. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że musimy zwrócić uwagę na to, że te negocjacje były precedensowe i niestety ten precedens, który został stworzony, proceduralny, tak bym powiedział, również nie był najwyższej próby. Zwróćmy uwagę, że artykuł 50 Traktatu Unii Europejskiej przeznacza rolę negocjatora Radzie Europejskiej. A Rada Europejska to są przywódcy państw i rządów. To oni powinni byli negocjować z panią May. Natomiast oni scedowali na Komisję Europejską ten obowiązek. A Komisja Europejska, i tutaj znowu bym się podpisał po tym, co powiedział kolega o percepcji rzeczywistości czy świata przez Komisję Europejską. Moim zdaniem ma tą percepcję jednak trochę spóźnioną, dosyć taką w pewnym stanie stagnacji i ona, te negocjacje, można powiedzieć, ukształtowała na swój kształt i podobieństwo. I o ile można powiedzieć, że na etapie rozmów technicznych uzyskała bardzo dużo dla strony unijnej, to moim zdaniem jednocześnie fundamentalnie w punkcie niemal startu naruszyła zdolność pani May do ich następnie ratyfikacji, a wszystkie te ustalenia bez ratyfikacji są nic nie warte. Znaczy ja bym jeszcze dodał jeden taki komentarz. No, gdybym był na miejscu przedstawicieli Unii Europejskiej, to bym, no, tak jak przed prawdziwymi negocjacjami, ocenia się pozycję przeciwnika, ocenia się jego możliwości, zdolności, także zdolności ewentualnego przecież później głosowania w Izbie Gmin. I ta umowa z panią, z Wielką Brytanią, ta umowa w zasadzie nie dawała pani premier May niczego, za co mogłaby, mówiąc kolokwialnie, kupić głosy albo części Partii Pracy, części jakby przedstawicieli Partii Pracy, albo no, nie dawała możliwości, żeby jakoś przychylnie spojrzeli na tę umowę no, przynajmniej większość z Partii Konserwatywnej, a więc ona nie dawała jakby żadnego manewru negocjacyjnego wewnątrz tego, bym powiedział, systemu partyjnego, który też no przecież ewoluuje i się zmienia. Kolega wspominał o tych referendach wcześniejszych. To też już był sygnał i powinien być sygnał dla Unii Europejskiej, że te pewne ruchy na scenie politycznej w Wielkiej Brytanii wewnątrz, one też mają miejsce. A tutaj stwierdzono, negocjujemy z Wielką Brytanią, z rządem takim i takim, nie patrząc na ten, mówiąc też kolokwialnie, background, jaki jest wewnątrz Wielkiej Brytanii. To tak na koniec do pana doktora Biskupa się zwrócę. To, co jedyne, co jest pewne, to taka data, tak? 29 marca. Znaczy, i tak będzie, bo taka jest w kalendarzu, ale... Nie, jedyne, co jest pewne, to to, że ta data w tej chwili jest wpisana w ustawę brytyjską. Być może znajdzie się jakiegoś typu większość parlamentarna, która uchwali ustawę, która tą datę znowelizuje i otworzy na przykład możliwość do przedłużenia negocjacji. Wierzy pan w to? Osobiście uważam, że jest to możliwe, ale na poziomie gdzieś 30%. Zdecydowanie wyżej oceniam prawdopodobieństwo wyjścia bez porozumienia i powiedziałbym, że to jest powyżej 50%. Albo znajdą się taki mediator, który poprosi obie strony, ale pytanie, kto mógłby być? Będzie. Nawet nie widać chętnych. A może królowa? W każdym razie, nie wiem, czy ma uprawnienia w ogóle. No, takie. Chyba nie wiem. W każdym razie dziś wieczorem głosowanie nad wotum nieufności dla pani premier, ciąg dalszy Brexitu i jego otoczenia, realiów nastąpi. Pan doktor Kamil Zajączkowski, dziękuję bardzo panie doktorze. Dziękuję. Pan doktor Przemysław Biskup, dziękuję pięknie. Dziękuję goście bardzo. Dzisiejszej debaty jedynki. Była to debata jedynki.